Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witamy was w kolejnym customie świątecznym do Tomb Raider Christmas in Prague. Jest ze mną nikt inny jak Grzesiu Frodo. Cześć, witajcie. No bo nikt inny. Nikt inny, no. Nikt inny. Absolutnie. Chociaż musimy wam powiedzieć właśnie, tak, że miał być inny z nami Maciek, ale niestety czasem jest tak, że różne nasze sytuacje nas tak rozjeżdżają właśnie z planami. Także tutaj nam bardzo przykro, że w tym roku Maciek z nami nie ogra, ale słuchajcie, nic nam nie ucieknie, bo jeszcze z nim mnóstwo mamy serii w planach. Tak, myślę, że w przyszłym roku to pojedziemy nawet z dwoma customami, także Także nic straconego. Natomiast jesteśmy my, ja i Grzesiu, nasza dwójeczka nierozłączna. Tak, customowi wyjadacze. Dokładnie tak. No i słuchajcie, jesteśmy w Pradze. Autorem tego customu jest Agent XP. Naprawdę już mieliśmy kilka, naprawdę sporo chyba customów od tego autora. Ten custom świąteczny jest z 2019 roku i tutaj od razu nam już uwagę zaznaczają, że słuchajcie, nie jest to, znaczy to jest custom świąteczny, ale jest on również jakby krótką kontynuacją historii Angel of Darkness. Zresztą już można zobaczyć, że tutaj już jest takie nawiązanie, Lara wygląda trochę jak aniołkowa. Wracamy do tej Pragi, do tej samej do tej Pragi, w której byliśmy w aniołku i jest tutaj też jeszcze ostrzeżenie, nie wiem, czy można to jako ostrzeżenie oczywiście zaznaczyć, że nie będzie tutaj żadnej walki. Jest to pokojowy poziom. No i jeszcze dodatkowa kwestia, słuchajcie, pisze nam autor, że jest tu 30 sekretów. Jest to challenge 30 sekretów świątecznych. Pisze świąteczne dekoracje. Aha, no mamy dobrze znaleźć 30 świątecznych dekoracji i dzięki temu coś nam się odblokuje dodatkowego, jakiś sekret bonusowy. To chcielibyśmy. Bardzo chcielibyśmy, więc będziemy się starać, będziemy trochę się tu ślimoczyć, także... Najwyżej jakieś cięcie albo co. Najwyżej. Zobaczymy. W każdym bądź razie kilka słów. Akcja toczy się kilka miesięcy po zakończeniu Angel of Darkness. Lara zostaje sama podczas święta Bożego Narodzenia. Decyduje się ponownie odwiedzić Pragę, ponieważ czuje, że przegapiła ważne wskazówki w biurze Vasilis. Tu zaczyna się przygoda. No i ona tutaj, słuchajcie, opisuje jakby swoje przemyślenia do pamiętnika. Drugi pamiętniku, nie miałam planów na Boże Narodzenie w tym roku, a przynajmniej tak myślałam. Nawet Winstona nie ma z rodziną, dwór jest opuszczony. Bycie łowcą grobowców może być samotne o tej porze roku. Siedziałam w bibliotece, myśląc o swoim czasie w Pradze i tych wszystkich wyczerpujących sprawach z Wąkrojem, Monstrumem, Eckhartem i Curtisem. Mam wrażenie, że nigdy nie dotarłam do sedna całej fabuły Kabala. Wtedy zdecydowałam się udać ponownie do Pragi. Wystarczająco świąteczne miejsce, aby spędzić Boże Narodzenie i chociaż córka Vasilisa jest teraz właścicielką jego starej siedziby, mam wrażenie, że mogłam przegapić tam pewne wskazówki. No to co, słuchajcie, zaczynamy, nie ma co przedłużać, nie? Ja już nie mogę doczekać. A czekaj, bo tu jest jakieś dwa Pragu i... Co? No bo są jakieś dwa levele jakby. Prag kamuflaż, ten. A to nie jest. A to jest strój! Do wyboru. A co jest. Co to kamuflaż to jest taki moro, a denim? Denim to jest jeans! Jeans! Czyli taki aniołkowie, jak ona miała na przykład kurteczkę i jeansy. Denim to jest jeansowy. Albo ja kamuflaż, jeansy, czyli te moro. A ja chcę denim, ja chcę jeans. Ja też chcę jeansy. O, mamy kactenkę. O, dobra. No, identyczna jest. Nie? Tak, tak, pamiętam to. Ona tutaj podjechała. Ktoś ją tu podwiózł, pamiętam. No, ten strój bardziej mi się podoba. Jeszcze zapis walny. Like the map for place to visit. Też? Mapę mamy, słuchaj. Kurde. A tu nam pokazuje 31 sekretów. To być może ten sekret bonusowy to będzie ten ostatni sekret. 31. Tu widzę, potrzebujemy klucza. Mamy ją w ekwipunku. O kurde, to będzie rozległe, widzisz to? Jezu, ale to ładnie wygląda. No przepięknie. Kurde, no bardzo ładnie zrobiła. Tutaj był ten samochód, pamiętam, że tutaj taki reporter był, pamiętasz go? Na lewo. Był, tak, pamiętam. Ale wiesz co, myślę, że najpierw skupmy się tutaj na tej, bo widzę, że na lewo już jest przejście. Tutaj są jakieś... I need to find a way back into Vasilis. No dobrze, dobrze. No to co mówiłaś, tak. Ale tutaj będziemy, słuchaj, chyba do wszystkiego dotykać, bo ona zewsząd w sumie może nawet z tyłka wyciągnąć te dekoracje świąteczne w sumie, nie? Ale ogólnie strzelać widzę, że możemy, można, więc... Można. Można rozwalić tą barierkę. Ja przeskoczyłem przez tą barierkę. Mam tu iść? Nie no, najpierw sprawdźmy te tutaj, całą tą główną
tom. No bo chciałabym tutaj podchodzić do wszystkiego, podotykać, pomacać. Dobrze, macajmy. Tu jest jakaś ryba. Widziałam. Można? To był jesiotr chyba. Ja myślę, że to był tuńczyk. Albo i tuńczyk. A to był, no wsak, to był tuńczyk. Ale one też mają takie noski. Nie, tak pewnąłem. Noski. Nie, to był może tuńczyk to był. Faktycznie. A ładne te lwy, o, nie? Bardzo ładne mamy, lwy. Mam. Zobacz, co na masz? Schodach jest Secret Challenge. Schody, Find 30 Decorations. Są takie bombki. Schody, tu są jakieś, czekaj. O, coś jest. Czerwone takie? Tak, tak. Dobra, mam. Pokaż. No to takie coś chyba musimy zdobyć. 30. Secret Challenge, Find, dobra. 30 dekoracji, 30. Ja pierdziele, okej. Okay. No dobra, no to ładne te lwy, wiesz, podobają mi się. Mm-hmm. I w każdych widzę po rogach jakieś przejście. I need to find a way, break through this barrier. Muszę znaleźć jakąś... No dobra, coś, żeby tą barierę rozwalić. To ja idę, jak żeśmy tu przyszli, na, lewo, na to lewizna. Lewizna, ja tam skoczyłem przez taki płotek. Przez płotek, no to też tam idziemy. Ja myślałam, że jeszcze... Aha, no dobra, tutaj, okej. Okay. Jakieś... Nie, takie skrzynie takie są. Takie skrzynie, no ja już widzę jakieś batona. Batoniki były... Aha, tu chyba na tej, tak? Mm-hmm. Były w Angel of Darkness. Były. Batoniki. Batoniki, pewnie apteczka. Tu jest zamknięte, są jakieś drzwi. No to wyżej? Co, wspinamy się chyba wyżej, nie? Aha, tu chyba och, to. Och, ty Baba Jago. Nie, tu nie. Ale to chyba tu trzeba będzie, źle idę. To znaczy? Źle się wspinam, nie na tą skrzynię, co trzeba. Mhm. Mhm. Może ja też. Plary mam jakieś, tak? Nie mam nic na razie. Muszę se wskoczyć na te krzynki. A, tam są flary, no widzę. Mhm. Dobra. Lubię ją w tym stroju właśnie. No właśnie tak, to mi się podoba. Chociaż mogliśmy zrobić tak, że ty jedną, a ja jedną. Mogłem tamto wziąć, no ale dobra. No i co teraz? No dobra. Aha, tam jest przycisk jakiś, widzisz to? Dobrze, mam, dobra, mam. Tak. Ta muzyka jest świetna. Mam w ogóle, miałam ochotę na coś aniołkowego, muszę powiedzieć. Mhm, to dobrze. A jeszcze jak jest w klimacie świątecznym, to dlaczego by nie? Pożyło się gdzieś. Czy ja tutaj bezpiecznie zajdę? A na dole były jakieś drzwi zamknięte, wiesz? Można zejść? Można. Tak, dokładnie te schody były na dole. Boże, a, dobra, schody, jest, mam to. Przejście w sensie. Napis. Jakieś barierki, można to przesunąć? Można. Jest jakaś skrzynia. Dobra. O! Jezu, chciałbym coś się pokazać. Aha, nie mogę. Aha, a jest skrzynia. No to wypychamy to, nie? No tak. I co, można na nią wejść tutaj? I na ten... Bo pokazało no, taki balkon. Niby pokazało. Można tutaj na ten balkon? Tak, można na balkon. Dobrze. Chodzę na górę. Tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No czemu nie? Z okna można rozwalać, okna można rozwalać. Ale drzewa się ruszają, wow. No nie. No jest to dopracowane, bo drzewa ogólnie bardzo nie ruszają ładnie się w customie. Ja nie sprawdziłam, jaka jest ocena. No trudno. Jestem w tym domku tutaj. No ja również. Słuchaj, drzwi macamy można... wszystko. Kominek, drzwi można otworzyć. To można, czy tu można, nie. Co jeszcze ale można strzelić? Tam... To można strzelić. Słuchaj, obrazy rozwaliłam było obraz jeden, ale, jakby ale nic nie wyszło. No ale było tak często, nie? Że obrazy że... mogliśmy rozwalać. Ale tak, ale... Klucz jest, tak? Tak. Tylko, że były customy, że rozwaliło się ten obraz, ale jakby nic to nie dało. To prawda. Był jakiś sztuczny kominek. No. A schoinki coś? Bo schoinki często było coś zawierane. No niekoniecznie. Dobra, tu mimo. Idę tam dalej. Dobra. A te obrazy? Nie. Tu. A z tego kwiatuszka? Na kwiatuszku jest już widzę. Bombeczka. Na kwiatuszku bombeczka. Ale to na widać kwiatuszku ją. Dobra, widzę ją. Dobra, jest i drugi, tak? Mhm. Drugi sekret. To można otworzyć te drzwi? No niekoniecznie. Nie. No za co? To tutaj byłoby tyle. A te drugie też? A za tymi też kotarami? Nie. To tylko tyle? Czyli tu zdobyliśmy mamy klucz. Jeszcze chciałabym zobaczyć, jaka jest nazwa tego klucza. A te Park Keeper's Key. Dobra, do parku, te? No ale tu jeszcze na dole widziałam śmietnik. Jeszcze bym chciała spróbować tu porozwalać, jak tu już jesteśmy.
No dobra, to ja też schodzę. Śmietnik rozwaliłam, ale w nim nic nie ma. Idziemy tu dalej zobaczyć. Dobra, rozwalam śmietnik. Następny też nie ma nic. Też nie ma nic. A tu ten? Tu w ogóle jest jakieś zejście na dół. Jest. Gdzieś potrzebny jest klucz. Rozwalisz końcu... śmietnik i jest bombka. Ale gdzie? Który? Taki już każdym rozwaliłam. Ukryty. Taki ukryty. Obok pachołków. A tu jeszcze patrz. No widzisz. Rozwaliłam trzy, a tego nie rozwaliłam. A? Mm? Tu trzeba jest się chyba jakiś rozglądać. Klucz na to dole dobrze. Jest potrzebny. Klucz na dole i tu jest potrzebny. Jeszcze na... O, znalazłam pokaż. Miejsce na klucz. Dobra, jest, tylko że to jest jakiś złoty. Nie, tam idź dalej. Tylko jeszcze dobra, bym jest. Tam nie poszła. Poczekaj, chcesz tylko coś zobaczyć, wiesz? Dobra. Aha, dobra. Nie wiem, czy widzisz tutaj jakby w odwrotną stronę taką skrzynię, tam przez dobra, taki zaułek. To, to no. Nie idź tam. Jakby to jest powrót do tego wcześniejszego głównego, jakby do tego głównego placu. Aha. No. Dobra, to co? Ja tu szukam wszystkiego, bo mogą być gdzieś pokitrane tu te bombeczki, wiesz o tym? Właśnie o to chodzi. Wszędzie mogą być, wszędzie. Ja tu zaglądam w każdą szparkę. Zaglądasz, ona się dobrze. Gdzieś tu patrzy. Idę, ale tu jest coś jakieś... idę. Cmentarz naciskowy jest. Jakiś... Aha, dobra. Na grobek trzeba popchać na takie coś, taką płytkę naciskową. Nie wiem, czy to... Ona się patrzy na to. Aha, dobra, mam to. Mhm. Rzeczywiście, można przesunąć. Ale rzeczywiście Angel of Darkness, bo też były te grobowce, bardzo były, podobne były. To wszystko tu jest. A, tu się otwiera. Otworzyło się, ale jeszcze... O, jest bombka! Jest bombka? W jednym z... przy grobów, na... przy grobach. W sensie przy krzyżu. A, dobra. Mhm. Mamy to. No to idziemy tam, gdzie się odsunęło, nie? Idziemy tam, gdzie się odsunęło. Ja dobra. To zapisuję. Też. Bo po tych grobach nie można skakać, prawda? Wydaje mi się... Aha. Nie mamy łomu. Można? Łom nam będzie potrzebny, wiesz? Niby, tak? Czyli tam nie schodzić? Furtka tam jest. Taka, aha, wiesz, aha. Czarna, piątkowa. Słuchaj, no na jeden można grób wejść. A na tamten nie też przypadkiem można? Na ten? Wlazłem na jeden. I co tam masz? No skaczę na drugi. I tu jest taki rożek. Można by było tu wejść na górę? Tak. Jezu, można jeszcze wyżej, tylko nie wiem, czy ja nie zbadziłem. Może ja nie wiem, dobra, na który jest... zacząłeś wchodzić. Ten zaraz. A dobra, wiem, tych... jest taki niziutki, dobra, on jest. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że ja tutaj wlazłem. Myślę, że tak. Tak? Myślę, bo to takie zbadżone, ja chodzę po tych murach, to ma być? Myślę, że tak. A tu nie da się pod na to wejść na górę, bo to jest takie grożek taki wyżej. Jest. Nie da się no, wyżej? Da właśnie się? Można i dlatego ja nie myślałem, że zbadżyłem coś. Nie, mi się wydaje, że nie. No ale tu łażę. Dziwne to trochę jest. No, kwestia tylko w którą stronę, nie? A tam można wejść? O! Jest taki klocuszek. Takie podwyższenie i można skoczyć chyba na balkon. Na balkon widzę to. Dobra, mam to. Mhm. Tutaj nic nie jest chyba bez przyczyny. Rozwalić można okno. Jesteśmy znowu w jakimś domku. Znowu jest obraz. Na półce jest batonik. Obrazy można obraz, rozwalać. Za obrazem jest bombka. O, no to widzisz, to jednak dobrze, że tam rozwaliliśmy. Różnie mogło być. Jeszcze tutaj coś? Zamknięte. Książki, nie. Nie? A ta choinka? Prezenty? Nic? Kurde, nic. O, batonika wzięłam. Muszę wszystkie szyby rozwalić. Co, tutaj bo nie... nic więcej? To tylko po sekret tu przyszliśmy? A wiesz jak nie wiesz, może tak. Może tak być. Cholera wie. Z choineczki praca... nic nie da się... No właśnie same. Próbowałem. Ale ja bym jeszcze tutaj... Ja bym jeszcze po tych murkach tutaj połaziła, wiesz? Wiesz, no na pewno może dziś trzeba jeszcze skoczyć. Bo tutaj jak nic już nie jesteśmy. Było. No to wiesz. Dobrze. No idę gdzieś tu, a tu? Boże, mam nadzieję, że ja nigdzie tutaj nie pominę żadnej jakby takiej dźwigni naściennej na przykład, wiesz? Właśnie, wiesz co, zerkam tak też w dół. O, na choince! Jezus, jest takie drzewko, jak skitrane!
obejdź to jakby dookoła, jest takie drzewko, no. I na tym była bombunia. A jest, dobra, mam to. Nie, ale fajnie. Dobra, mamy no to. No dobra. A tutaj można strzelić w to? Nie. Tam za daleko. Dwa, nie za daleko. A tu? Tu byłam. Kurde, tutaj takie jakieś zejście. Mam tu zejść? A, widzę to. Tam, a nie, tam zestrzeliwaliśmy, to nie to. Mogę tu zejść na to? A nie, to przenika przez to. Kurde, spadłem na dół. Wiesz co, nie wiem, czy tutaj coś jest jeszcze. Szczerze mówiąc. Bo tutaj nas nie było. Jakąś fontannę widzę. No widzę to, no widzę to. A z tej drugiej strony są nasze te groby. No, no bo tam w sumie było przejście dalej, także... To co, schodzimy tam? No dobra. Co nam szkodzi? A jeszcze tutaj za tymi grobami? Tutaj na przykład? Nie. Witrane. O, tu się cały czas patrzy na to. Tu jest przejście zamknięte. Aha, dobra, i tutaj normalnie z tych cmentarzy można przejść do tej fontanny. Jest przejście, nie? Tak, tak, tak. Ty to masz, okej. Okay. Mhm. Tu jakaś kratka w podłodze. Szukam na razie tutaj, bo w tych naprawdę tej roślinie to można... Tak, 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 w tych haszczach tu, nie? Tak. Muszę oczeć coś. O, jaka piękna flara! O Boże, spodoba ci się! Odpal flarę! No coś pięknego! Wow! No! Ten dźwięk też. No wolę w ogóle to, tak jak raca w ogóle. No, taka Powiem szczerze, że wolę to niż to zielone, żółte, jakieś, nie wiem, gówno. No, świecące. Fioletowe. Jest. O, mam tego batonika. Batonik jest, dobra. Wiesz co, nic tu nie widzę więcej. Chyba, że gdzieś skitrana jest dźwignia, gdzieś za tymi haszczami, ale tu nic nie widzę. Aha, to jest przycisk w ogóle. Ale to co, furtkę nam chyba otwiera na zewnątrz, tak? Pokaż. Tak, tu nam furtkę otwiera na zewnątrz. No to co, tego batonik tu by był? No może, dziwne. Nie wiem. Nie było nawet, kurde, żadnego... Czekaj, bo teraz nie wiem, gdzie iść. Gdzie idziemy? Lewo? Co to śmietnik znaczy? Rozbijam. A co, wyszedłeś już, tak? Tak, tak, wyszedłem i na lewo jest śmietnik i jest bombka. Boję się, że coś przeoczyliśmy. Myślę, że tak. Na lewo śmietnik, bombka, tak? Tak. I kolejny śmietnik. A maybe able enter the apartment building. No jak, chcesz wejść? Zobaczmy, ile mamy już tych... 7. Słuchaj. Te drzwi można otworzyć do tego apartamentu. I might be able to enter that apartment buildings. No dobra, ale tych kartek tu się nie da otworzyć, nie? Bo takie są kratki, ja tu jeszcze spojrzę, bo na dole widać ewidentnie... A, te kratki? ...że będzie można... Chciałem zestrzelić tą różę, ale widzę, że ale, się nie da. A tu, co tu jest? Wiesz co, poczekaj, jeszcze wszedłeś już do tego apartamentu? Nie, nie, tutaj obok to rowera. To choć jest drabinka jest koło... Tak, widzę ją, dobra, widzę ją, dobra, mam to. W ostatniej chwili zobaczyłem. Świetnie. Ale sobie utrudniam życie. To znaczy? No, niech... Patrzeć na drabinę, no. Mhm. Jakieś... Aha, to są flary, przycisk jakiś. Da się rozwalić te szyby? Nie. Flary są, dobra, mam. Szyby nie? Nie. Aha, drugą klapę nam to otwiera. Przycisk, okej, mam. Nie wiem, co to miało być, ale straciłam pół HP. Wchodzę jeszcze raz na górę. Rozumiem, że to... Ja tak po bożemu. O, po drabince. Cyk, cyk. O. Ja też chciałam skoczyć do przodu na drabinkę, to Lara stwierdziła, że nie, skoczy w bok. A tu sekret jest. Tak? No. Mhm. Jezu, no ale tak skitrane fajnie, powiem ci. Skitrane fajnie. No to podoba mi się. No, dopracowany ładnie. Chciałbym stąd wyjść, dziękuję. Dobra. No dobrze, no to co, apartament, tak? Apartament. Apartament. Tutaj choineczka. Coś skrywasz ładnego.
Koniecznie. No dobra. To co, na górę? Tu na dole nic nie ma. No nie ma. Strzelałeś właśnie w obrazy. W te małe nie strzelam. Znaczy strzelałem wcześniej i nie dała rady rozwalić. Wieniec. A tutaj? To na półpiętrze też nie ma nic. Nie. Kolejne drzwi, a te? Chyba tu tylko jedne można otworzyć. Tak? Tak mi się wydaje. Sprawdzam wszystkie. Mhm. Tak, tylko jedne. O, mamy łom! Mamy łom! To już wiadomo, gdzie iść. Ale no, jeszcze bym tutaj spróbowała dywany. Dywany były kiedyś, pamiętam, do rozwalenia w Drakuli. Tak. No ale to mieliśmy skrzynie, tego szkieletu. A tu da się to otworzyć? Nie. No dobra, ja też próbuję, to... jak są na przykład rozwalane te książki, wiesz, podnieść. Tak, 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 tak. Ale no, nie widzę, niestety. Ten CTRL cały czas tutaj jest używany. No dobra. Mam nadzieję, że nic na razie nie przeoczyliśmy, no nie znaczy, wiem. Znaczy, przy tej fontannie to ja bym się grubo tutaj zastanowiła. Fontanna, jednak. No, dobra. To jest dla mnie na razie takie... znak zapytania ogromny. No to co, jak wychodziliśmy z tej fontanny, to tam dalej na prawo, tak? Cofamy się. Cofamy się, dobrze. Ogromna choinka jest. Wskoczę aż tutaj, bo może będzie można coś z tej choinki zabrać. Widzisz jak? Tej wielkiej choinki, mówisz jakaś choinka. Już idę do niej. Jest choinka, dobra. Nie przejdziemy. A tu? A, to jest ta krata do tego cmentarza. Czekaj. Jeszcze tutaj dalej, jak się idzie, są takie schodki malutkie, a to jest zamknięte, okej. Okay. Tu jakaś brama. Oko. Tu schodki malutkie, aha, zamknięte, dobra. No, jestem przy następnym koszu, nie ma nic. Jakby trzymam się lewej strony, słuchaj. Dobrze. Nie da się rozwalić szyby do sklepu. Ja wiem, że to ma być poko, ale da się wejść do sklepu. To jest kawiarnia przypadkiem? Poczekaj. A to nie jest te Café Metro? Tak, właśnie, tak. Co tam był, jak on się nazywał? Ale ja wiem, o co tobie chodzi. Tam, gdzie był Curtis? Tak, gdzie był Curtis i ten drugi. Ale to nie było w Pradze. Nie było w Pradze? To było w Pradze. W Pradze? Tak, tak. A no to dobrze, to było w Pradze. Bo tak. Chociaż Café Metro. Nie, to nie było, to nie było we Francji, bo to było paryskie getto. Tak, tak, tak. No, dobrze. Mamy tu gościa, ona się na niego patrzy. Patrzy się, ale nic nie może nim. Pewnie coś trzeba będzie kupić. A można coś za lady tu zajumać? O, znowu za bombka za obrazem. Bombka taki wielki, za obrazem. Wielki obraz. No widzisz? A jest, dobra. A widzisz, dobra, mamy to. Dobra. Co z choinki? Też nic. Dobra. A tu? A tu też nic. Już nic. No to co? Z choinki nic? Mhm, to wychodzimy. Ach, tu jest bezdomne na zewnątrz, wiesz? O, mam kastenkę, czekaj. Lady, can you get a coffee for me, please? It's freezing out here. Tak myślałam. It's certainly cold to be outside. What's your name? Dimitri, I used to work at the garage across town. They made me redundant, that's why I'm here. I don't suppose you could tell me how to get in there. And why would you want to do that, eh? Well, I might still have my spare key. I could be persuaded to part with it for a coffee. And some cash. I'm sure I can arrange something. Czyli musimy mu kupić kawę, no tylko że nie mamy papy. On mówi coś o jakimś garażu, tak? Też coś wspomniał. On w ogóle, że z nim pracował w tym garażu, tak? Tak, i ona by chciała się do niego dostać, tak? No, mamy generalnie łom. Pamiętasz może, gdzie trzeba było użyć... No idę na razie dalej, wiesz? Aha, dalej, sprawdzam. Bo moglibyśmy się wrócić na cmentarz i pójść do grobowca. Bo mamy Możemy. Łom. Możemy. No już, czekaj, no to jak już tu jestem, zobaczę, co tam jest dalej. Aha, ale tu też są bramki do łomów.
Znalazłam bramki do łomów. No dobra, ale możemy się wrócić na cmentarz, okej. Okay. To co, to mam się wracać. Wracamy. O, tu w ogóle klucz potrzeba, czerwony. Tak, czerwony, a tam dalej jest, są znowu bramki do łomów. A dobra, no to tam nie idę na razie. No nie, to idę do... wracam. A, tu jest jeszcze jeden kosz. Ale tu nie ma nic, dobra. Przeoczyłem. A tu, dobra, mam. Gdzie była ta? Na cmentarzu była ta bramka? Aha, tak, tam w tym grobowcu, tak? Kto tak, bo się odsunął, ten krypta się odsunęła i tam chyba trzeba było. Tak mówiłaś, bo ja tam nie znalazłem, wiesz? Tak mówiłam. Tak mówiłam. No dobrze. Jak tak mówiłam, to pewnie chyba tak dobrze. Jest. Tu jeszcze ta właśnie ta fontanna mnie korci. No to mnie to tak tutaj, mam wrażenie, że tu jest coś pominięte. Każda z tych miejscówek coś tam jednak ma, nie? Mhm. Tu drabina. Ha, taka, dobra. Mhm. Można użyć. Bo muzyczka się zmieniła. I kapie woda. Ja to zapiszę. Ale wiem, że tutaj nie ma walk. Chyba, że to jest jakieś... Łapki mogą być przecież, nie? Mogą być, no. Jakieś wejście na schodki. Chociaż są. Jak zaznacza, że to jest pokojowy custom, to nie powinno być pułapek. No, no w sumie nie? Tak. O, tu nie ma. Będą kabelki potrzebne. Kabelki potrzebne. Je, Boże. A no, może jest tu. Takie coś na kabelki. Dobra, jest. O Jezu, zabija mnie ta para. Ta para zabija, uważaj. Para? A jaka para? To taka para bucha tam, wcześniej idzie te kabelki. A Jezu, nie widziałam. O, jabłuszko, znaczy tą bobkę widzę. Widzę. Mm-hmm. Jabłuszko. Jabłuszko, jabłuszko. Tak, tylko... O, i zabiłem się. Ja też. Miał być pokojowo. Ona się odbiła. Pim-pom. O Jezu, jak się odbiła. No to wiesz co, chyba... To chyba, może że... nie te strony. No chyba, że w ogóle tutaj takim zjazdem na przykład. O. No zjechałem na dół i co? I stąd można by było... Nie, ona doskoczy tego jabłka, czy jak? Prędzej... O tak, prędzej przy... O Jezu. Taki skręt zrobić, ale... Ała, przepraszam. Teseo robi jakieś, wiecie, wikingowe nóżki. Zimne nóżki. Padła. Bo tutaj mnie, Boże, no wszyscy komuś chcą robić prezenty, pytają mnie, słuchajcie, o opinię, jak ja bym była wiecie, jakąś taką wyroczną. Nie no, ale no, bo ja zazdroszczę, bo ja też bym chciała takie ładne prezenty. Opinie? Opinie? Prezent. Czy prezent? Prezent. Wiesz co, ja się na razie próbuję jakoś dziwnym trafem dostać do tej bomby. No ja już mam ją. Masz już. No to tak. Ja też chcę. No ja też mam. No i dobra. No i dobra, i co teraz? No kurde, no nie wiem, no i tutaj gdzieś... Mogę wejść? Na jakimś rożku znowu jestem. A jak zlazłeś z tej bomby, tak... Nie zlazłem, skoczyłem tutaj jak... Obok. Jak, tak. Dobra, i na skrzynię na dół? Tak. Bo tutaj jeszcze piętro niżej. Takie... Batonik jest, ja bym chciał go. O, też chcę batonika. Jeszcze piętro niżej jest batonik. Okej. Okay. A, widzę. Mhm. No i dobra, tu... O Jezu, wpadłem do wody, tu woda jest. Jest coś w tej wodzie? Popływam trochę. Biegnie coś tęges. Tu? Tu chyba to można wydłubać. Czy to jest... Tak, kable można wydłubać. Dobra, tylko czy to jest dźwięk z jedynki z wody? Chyba tak. Podoba mi się. Takie bąbelki. Tak. Co można wydłubać? Tu, że kabelki, tak? A wzięłaś ten batonik? Nie. Aha. No bo chyba teraz już go nie weźmiesz, jak kable są, co? Czy nie? A nie wiem. A widzę kabelki teraz. Byle nie wpaść do wody. Mhm. Nie wiem, spinam się do góry teraz, tak? Bo no, mamy te kable, to... Musieli jakoś wrócić teraz na górę, zdecydowanie.
No po tych skrzyniach tutaj. Widzę, że droga prosta, nie ma żadnej jakiejś filozofii. Czekaj, zobacz, czy mogę po te batoniki. Ja czemu nie mogę po batoniki? Ale w sensie ty po batoniki skoczyłeś z dołu czy z góry? Z góry. A no, bo stąd nie, ona nie, dos, nie dosięgnie. Ale to mi się nie chce, wiesz? No jak uważasz? Jakoś tak... Nie chce mi się. Jak się stąd wydostaniemy, to zakończymy sobie ten odcineczek. Dobrze. Mi to pewnie zajmie sporo czasu. Teraz co to mam jakieś... No bo to jest tą pochylnię teraz? Jak tu wejść? Właśnie, bo jestem na takim... Jak to wyjść stąd? Tam nie. Jezu, nie wiem. Jestem tutaj jakby obok, jak na lewo wskakaliśmy z tej bombki, nie? Mhm. Właśnie, jak tam pochylnia i co? Nie. Na pochylni się nie da, nie mogę skoczyć. No jestem na, przy tej pochylni i co dalej? Tutaj? Nie. O, aha, że niby mielibyśmy stąd, z tego okienka wskoczyć na pochylnię i tam, wiesz, z rolem. O, się... nie. Aha, o Jezu, coś. Co tu mnie podpaliło? No właśnie tu jest... Co? Jak to się... No jest ta para taka. No, ja ją widzę. Nie, ja nie... Ja nie widzę. W nie, tym nie wiem, oknie? No gdzieś tu bucha mi, ja ją widzę, tą parę. Nie rozumiem tego. Złapała się rzeczywiście. No jest para. Gdzieś mi tu buchało. Dobra, wydostałem się jakoś stąd. Trzeba rzeczywiście, tak jak mówisz, z tym rolem, nie? Mhm. Nie wiem, ja nie widzę tej pary, także... No ale co, zabiła cię? O, tutaj też mam przy tych kablach. To mogę wcisnąć jeszcze te kable? Tak, wkładaj. Nie krępuj. Wkładam kable. Dobra. Chyciło się. Zostałem zgodę. Tak. No i pokazała się, słuchaj, ta fontanna. To może teraz coś się tam zadziało. Czekaj, jeszcze ja się tam... Dobra, może tak dobra, być. Dobra, tylko uważaj, bo obok tych kabli jest no właśnie... para. Żeby cię znowu nie działo. Ja nie widzę tej pary. Nie wiem, o jaką parę chodzi. Bo ona co jakiś czas nie bucha, to nie jest tak, że cały czas, nie? No coś tu się zrobiło. Aby lampki się zapaliły chyba, słuchaj. Ja mam wrażenie, że tam się całe to wszystko oświetliło. Ale co, idziemy tam jeszcze? To tylko tam pojdziemy i zakończymy, nie? Dobra, no to jeszcze chodźcie. Ale tam nic pójdziemy. Tam nie szpuć, nic nie szpuć. Nie szperaj tam. Nie szperaj nic, nie dotykaj w ogóle. Dobrze. Jutro będziemy to dotykać. Tak. No dobrze, jestem przed tą... Ale serio, nie wiem, co się zadziało. Może się... O, coś się poka... Coś patrzy na coś. A, na klucz patrzy. Czekaj. Klucz się pokazał. Tak? Mhm. O, widzisz, no to już jak już widzisz ten klucz, to go zabij. Aha, i pokazało się to miejsce, które też mijaliśmy. Ale wiesz o tym, że teraz mogły się jakieś pojawić, jak mogły też bombki pospadać. Wiesz o tym? No właśnie o to chodzi, nie wiem, no. Co tutaj... Ja bym tu jeszcze rozejrzała. Jeszcze bym się też rozejrzał. Po tych bombeczkach. Dobrze. To, że się klucz pojawił, to mógł się właśnie jeszcze bombeczka się mogła pojawić gdzieś tutaj. Patrzę. Coś... No patrzę w tych haszczach tu. Ja tak samo. A tą fontannę. Tu jest teraz ładnie, tak jasno. Pięknie. Tu w no ogóle jest ta troszkę, kratka. Cały czas trzeba się... o tym pamiętać, no. Tak troszkę mi się myli, bo ta podłoga trochę ma takich czerwonych takich... Ma. Nie? Takie zauważ. Też... Ma. Zdecydowanie. Ale nie widzę, słuchaj. No ja też. Serio. No dobra, będziemy kminić jutro. Mm-hmm. Zapraszamy was już dziś, na jutro. Na jutro. Tak. No i co? Do usłyszonka. Do usłyszenia. Pa, pa.